Cześć! Witajcie w 37. odcinku podcastu Pharmacy Language. Pora na to, żeby kolejny raz zaprezentować Wam nowe angielskie zwroty oraz słówka przydatne w codziennej pracy farmaceuty. W przypadku uwag lub pytań do podcastu zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTubie czy Facebooku. Możecie też pisać na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Ponadto zapraszam do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje. Okres wakacyjny dalej trwa, a wraz z nim pewne dolegliwości. W związku z tym w poprzednim podcaście omawiałam dla Was temat odwodnienia. Dzisiaj do niego wrócę, żeby go skończyć. No to zaczynamy. Let's go! Na początek opowiem Wam, co mogą zrobić opiekunowie swoich pacjentów, aby upewnić się, że ci pacjenci piją wystarczająco dużo płynów. They can make sure that patients are drinking while eating. Mogą upewnić się, że pacjenci piją podczas jedzenia. They can make drinking water or tea a social thing. Mogą sprawić, że picie wody lub herbaty stanie się rzeczą towarzyską. They can offer patients food with a high water content. For example, it can be fruits, soups, ice cream or jellies. Mogą oferować pacjentom pożywienie o dużej zawartości wody. Na przykład mogą to być owoce, zupy, lody lub galaretki. A co może zrobić farmaceuta, żeby pomóc w odwodnieniu? If you're being sick or have diarrhea and are losing too much fluid, your pharmacist may recommend oral rehydration sachets. Jeśli jesteś chory lub masz biegunkę i tracisz zbyt dużo płynów, farmaceuta może zalecić doustne saszetki nawadniające. Oral rehydration sachets are powders that can be mixed with water and then drunk. Doustne saszetki nawadniające to proszki, które można zmieszać z wodą, a następnie wypić. A teraz przedstawię Wam, co możecie doradzić, jeśli podejrzewacie, że dziecko poniżej 5 lat jest odwodnione i jakie są objawy tego odwodnienia. You can ask the patient to take the baby to the hospital urgently if. Możesz poprosić pacjenta o pilne zabranie dziecka do szpitala, jeśli. The child has few or no tears when he cries. Dziecko ma niewiele lub nie ma wcale łez, kiedy płacze. The child's mouth is dry. Usta dziecka są suche. The child has dark yellow pee. Dziecko ma ciemnożółte siusiu. The child has cold hands and feet. Dziecko ma zimne dłonie i stopy. The child seems drowsy. Dziecko wydaje się senne. The child is breathing fast. Dziecko szybko oddycha. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do podcastu, jak zawsze, zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Ja tymczasem zapraszam Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Przypominam także, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF.
Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć!